materiale opowiem Wam o grze New Super Mario Bros. U Deluxe, która miała premierę 11 stycznia 2019 roku. Kiedy słyszymy Mario, od razu na pewno każdy w głowie ma obraz naszego kochanego wąsa, tego hydraulika, ale gdybyśmy mieli porozmawiać o jego świecie i o grach z nim związanych, no to mogłoby być naprawdę bardzo trudno, bo tych gier powstało bardzo, bardzo dużo. Jednym z takich tytułów jest właśnie New Super Mario Bros. U Deluxe. Pewnie ktoś z Was teraz pomyśli, ale czekaj, przecież ja kojarzę ten tytuł, o co chodzi, co jest grane. Więc tak, oczywiście gra wyszła kilka lat temu na Wii U, więc jeśli nie mieliście wtedy okazji jej ograć, to nic straconego. Teraz debiutuje na Nintendo Switch. W fabule oczywiście księżniczka Peach znów zostaje porwana, ale to tylko pretekst do tego, żebyśmy zmierzyli się z ponad 160 perfekcyjnie zaprojektowanymi planszami. Niby każdy etap oparty jest na starożytnym przepisie, czyli musimy znaleźć drogę do wyjścia, ale w każdym znajdziemy kreatywne pomysły na urozmaicenie rozgrywki. Mapa jest wręcz ogromna, ale to tylko na plus, bo oznacza to, że z tą grą spędzimy bardzo dużo czasu. Dodatkowo jest to idealna gra kooperacyjna, jeśli macie ochotę pograć z całą rodziną lub ze znajomymi, a także świetnie sprawdza się grając w pojedynkę. Została zaprojektowana tak, że mogą grać aż 4 osoby jednocześnie i to 4 różnymi postaciami. W tej części zostały dodane 2 postacie. Pierwsza to Toadette i druga Nabit. Nabit jest bardzo prostą postacią, która jest nieśmiertelna, więc idealnie nadaje się dla najmłodszych graczy, którzy rozpoczynają swoją przygodę z grami. W sumie do wyboru mamy takie postacie jak Mario, Luigi, Toad, Toadette i Nabit. Dlaczego w tytule pojawiło się słowo Deluxe? W tej wersji znajdzie się dodatek New Super Luigi U, której kierujemy losami brata Mario. Ten dodatek jest już skierowany do zaawansowanych graczy z zestawem naprawdę wymagających etapów. Gra zbiera naprawdę bardzo dobre recenzje, gracze wypowiadają się o niej ciepło, a ze swojej strony również polecam tę grę nie tylko fanom platformówek, ale każdemu posiadaczowi Switcha, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Kto jeszcze nie ma swojej kopii, zapraszam Was na move.pl, a kto już ma, zapraszam do komentowania. Dajcie znać, czy gra Wam też tak bardzo się podoba. Cześć!